Moi pierwsi goście to europosłowie Tobiasz Bochański, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to się godzi przede wszystkim? Bo ja wiem, że to jest zgodne z przepisami, żeby było jasne. Wszystko jest zgodnie z prawem. Pan prezydent Sutryk, który ma zarzuty, powrócił do pełnienia obowiązków. Ale czy to jest zgodne z takimi standardami, wie pan co, zwykłej przyzwoitości? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie ma dla nikogo taryfy ulgowej. Czy ktoś miał w ostatnich wyborach poparcie koalicji rządzącej, czy też nie? Jest normalnie traktowany przez prokuraturę, jest normalnie traktowany przez służby specjalne, które wykonują swoje elementarne obowiązki. Czy się godzi, zadaje pani pytanie. W mojej opinii nie godzi się. Natomiast oczywiście w sensie prawnym pan prezydent Wrocławia pozostaje osobą niewinną do czasu wyroku, i to wyroku prawomocnego. Natomiast uważam, że z tej sprawy powinien się wytłumaczyć. Oczywiście w tym zakresie, w jakim na to pozwalają mu organy ścigania. Ale jeżeli ja dobrze pana rozumiem, to pan by odradzał panu Sutrykowi to, co on zrobił po przesłuchaniu i po postawieniu zarzutów, bo powrócił do ratusza i pan by mu odradzał takie właśnie postępowanie. Ja osobiście czuję się rozczarowany, bo czytałem świetne artykuły Renaty Kim w Newsweeku, w których są wypowiedzi pana prezydenta Sutryka, gdzie twierdzi, że wszystko było zgodne z prawem i wszystko było właściwe. No, to, że prokuratura stawia 4 zarzuty karne, to oznacza, że jednak nie było wszystko właściwe i musi to być dogłębnie wyjaśnione. To jest kwestia w tej chwili odpowiedzialności cywilnej prezydenta Sutryka, jak w tej sprawie będzie się zachowywał. Ja rozumiem, że sprawa jest bardzo poważna, ale rozumiem również, że dotyczy nie tylko pana prezydenta Wrocławia, ale również europosłów PiS oraz pozostałych 47 osób, które w tej chwili już postawiła prokuratura zarzuty. Ta afera dotyczy znacznie większej liczby osób. Ja tylko jednak chcę powiedzieć, że kiedy pan Sutryk uzyskiwał poparcie Platformy Obywatelskiej, bo to było wspólne poparcie koalicji i lewicy. Znaczy najpierw lewicy, my się do tego dołączyliśmy. To prawda. Chcę tylko powiedzieć, że rzeczy przeróżne, kontrowersyjne co najmniej, związane z Collegium Humanum i z dyplomem, były znane wtedy. Były publikacje, pan Sutryk się wtedy z tego tłumaczył. Niemniej państwo postanowili udzielić mu tego poparcia. No, oczywiście to poparcie zostało udzielone, nikt nie będzie uciekał od tej odpowiedzialności, natomiast przyjęliśmy za dobrą monetę wyjaśnienia, które przedstawiał, również w tych artykułach, które pani redaktor przytoczyła, które ja dokładnie nazwałem. No, być może mamy prawo w tej chwili się czuć po prostu oszukani. Przez pana Sutryka. Chyba tak. Rozwiniemy, myślę, w dalszej części tę myśl, natomiast również były poseł, eurodeputowany były, Karol Karski, usłyszał zarzuty korupcyjne związane z powoływaniem się na wpływy w MSZ-cie, proszę państwa, w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii dawnej uczelni Collegium Humanum w Pradze, Bratysławie i Andiżanie, to jest Uzbekistan, też musiałam sprawdzić. I pan Karol Karski mówi, że to jest oczywiście w ogóle chucpa, że to jest dziwne, że on się tutaj nie czuje winny. Ale to jest rzeczywiście taka historia, która dotyka bardzo wielu środowisk, panie pośle. Co pan na to? No, ja patrzę na tę sprawę troszeczkę inaczej niż pan poseł Szczerba. Znaczy, po pierwsze, pan Sutryk nie jest absolutnie politykiem z mojej bajki i nie czuję się o jego obrońcą, szczególnie, że kontrowersje związane z tą osobą, spółkami miejskimi, różnymi wymianami tam w tych spółkach są głośne sprawy z zeszłego roku. Dużo by o tym mówić. Ale trudno uciec od wrażenia, że jednak polityka jest bardzo obecna w tej sprawie. I to nie tylko dlatego, że pan był europoseł Karski jest w to jakoś włączony, ale też dlatego, że jakby mój szanowny przedmówca mówi, że pan Sutryk nie powinien pełnić swojego urzędu, biorąc pod uwagę, że ma takie zarzuty. A przecież na przykład Hanna Zdanowska była prawomocnie skazana wyrokiem karnym i Platforma Obywatelska nie miała problemu z tym, żeby ona była kandydatką, żeby sprawowała ten urząd z prawomocnym... To sprawa się wyjaśniła, na korzyść pani prezydent. Nie wyjaśniła się. Wyjaśniła. Została prawomocnie skazana przez sąd. Prawomocnie skazana wyrokiem karnym. I teraz nagle w tej sprawie jest inny standard, w tamtej sprawie jest inny standard.
trudno zrozumieć zachowanie posłów Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Dlaczego akurat jeśli, w przypadku... Jeśli ja się nie mylę, pan Sutryk nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale miał poparcie. A pani Hanna prawda, nie jest członkiem Platformy. Absolutnie pan, nie jest członkiem. A pani Hanna Zdanowska jest od lat... To sprawa jest wyjaśniona, ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego pan Wojewoda Bocheński tę sprawę podnosi. Dlatego, że mamy jednego samorządowca z Koalicji Obywatelskiej, który pan... był, który skazany wyrokiem i może być, uznajecie państwo, i innego, który miał wasze poparcie, w pewnym momencie stracił to poparcie, teraz ma jakieś zarzuty, nie wiemy, czy one się potwierdzą w sądzie, czy nie, należy to do sądu, ale wy już uważacie i wasza kandydatka na urząd prezydenta w wyborach samorządowych, wy już wiecie, że pan Sutryk powinien odejść. To znaczy, to jest przykład jakichś podwójnych standardów, ale pewnego niezrozumienia i pewnego wkroczenia polityki. Pytanie o pana Karskiego i o pana Czarneckiego. Pan jest bardzo spostrzegawczy. No właśnie, pan więc jakby pan ale... uprzejmy nie odwracać ja tylko kota chcę ogonem, powiedzieć, że tylko nikt się że do własnego nikt pytań tutaj nie... Nie ma tu żadnych kotów, nie, nie ucieknie, potwierdzam, kotów nie ma, a byłoby pewnie sympatycznie. Ja bym nie miał nic przeciwko, jak wiadomo. Dołączam się do tej myśli, ale poradzimy sobie i bez kotów. Panie pośle, za moment ja oczywiście wrócę do tej myśli związanej z panem Karskim, ale czy panu chodzi o standardy jako takie? Czy pan uważa, że pan Sutryk, że tu nie ma żadnych problemów i pan Sutryk może bez żadnej ujmy dla wizerunku swojego miasta oraz wszystkich, którzy go poparli, pełnić swoje obowiązki nie, dzisiaj? Nie, to jakbyśmy to mieli analizować, tak, to jest to bulwersujące i ja rozumiem opinię publiczną, która się czuje zaniepokojona, no bo jest coś nie tak w takiej sytuacji. Tylko, że ustawodawca nie przedstawił innej propozycji do tej pory. I państwo to jest wyzwanie to dla posłów. Tak, można było to zrobić, ale nie było tego rodzaju poparcia ze strony innych ja szczerze ugrupowań. Mówiąc się zastanawiam od wielu lat, bo były takie wcześniej już przypadki samorządowców skazanych, czy wręcz z aresztu. Też okazuje tak, się, dlatego, że można to, pełnić swój urząd. Można mieć nawet, ogóle... był taki wójt, tak, który miał na 99 zarzutów i był nadal wójtem, dlatego, że w polskim systemie prawnym przyjęto tego rodzaju rozwiązanie, że do czasu prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne samorządowiec może pełnić tę funkcję, jedynie wojewoda może wprowadzić komisarza po to, żeby zawiesić w wypełnianiu funkcji do czasu prawomocnego wyroku, jeżeli jest na przykład taka bulwersująca sytuacja. Panowie, bo tutaj tak naprawdę pojawia się dodatkowy wątek istotny, czyli przewlekłość postępowań. Bo teraz pan Sutryk może czekać na sądowe rozstrzygnięcie swojej sprawy latami. No ale... I latami, na przykład zgodnie wtedy z tym, co pan mówi, nie będzie mógł, czy nie powinien pełnić urzędu. Ja chodzi nie chcę o to, żeby wydawać, szybciej żeby w ogóle jasne, wyjaśniać jakby sprawę. Może doprecyzuję żadnego wyroku wobec pana prezydenta Sutryka. Ja mam dla niego żal, czy związany z tym, że wtedy, kiedy ta sprawa była przedmiotem zainteresowania wolnych mediów, nie udzielał tak obszernych wypowiedzi i komentarzy i odniesień, jak dzisiaj kierowane są do nas, do opinii publicznej, ze strony prokuratury. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo padła nazwa ustawodawca. No właśnie, ustawodawca. Ustawodawca PiS spowodował to, że ta mętna woda ma miejsce i można było w tej mętnej wodzie łowić takie ryby. Znaczy nie takie ryby, ryby po prostu, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo to ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, uchwalona 16 grudnia 2016 roku, pozwoliła absolwentom studiów podyplomowych MBA uzyskiwanie dostępu do puli rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. To jest pierwszy grzech pierworodny, za który panowie odpowiada partia... grzech pierworodny partii PiS. Grzech pierworodny zwykle jest pierwszy, tak, panie pośle. Ale dobrze, jeszcze koniec. A drugi element to jest ustawa Gowina, tak zwana ustawa 2.0, dotycząca szkolnictwa wyższego, gdzie tak naprawdę minister nauki szkolnictwa wyższego zrezygnował z nadzoru nad studiami podyplomowymi, stwarzając całkowitą deregulację i wolny rynek. Ale co pan minister Wieczorek zrobił, żeby przywrócić tę... żeby wprowadzić regulację, żeby takie uczelnie nie funkcjonowały. Minister Wieczorek przeprowadził bardzo szeroką analizę, która będzie również miała swoje konsekwencje w projektach legislacyjnych. Bo jednak to jest ciekawe, bo pan minister Wieczorek jest ministrem już dość długo, tak jak dość długo funkcjonuje ten rząd. I wedle mojej wiedzy studenci tej uczelni mają niezałatwione swoje sprawy studenckie, nie mogą kontynuować nauczania. O rozwiązaniach systemowych. Dobrze, znaczy, ale trzeba, ale trzeba pozwolić ludziom poszkodowanym realnie, którzy akurat nie zapłacili bokiem gdzieś, nie kupili, tylko chcieliby dalej studiować, kontynuować naukę, nie mogą tego robić. To jest kwestia tej konkretnej uczelni i być może poszkodowanych studentów czy słuchaczy. Natomiast ja mówię o rozwiązaniach systemowych.
to tak naprawdę PiS i sojusznicy pana europosła Bocheńskiego stworzyli tą furtkę dla tego typu nieprawidłowości, tego typu patologii. Bardzo proszę, pan Tobiasz Bocheński. Ja wiem, że pan poseł Szczerba wszędzie widzi PiS, ale chciałbym pana zapytać, bo pan jest europosłem z Warszawy, politykiem z Warszawy. Czy w Warszawie radni dzielnic, radni miejscy, radni wojewódzcy i burmistrzowie przypadkiem w Kolegium Humanum nie dostawali właśnie tą ścieżką, którą pan krytykuje, dyplomów umożliwiającym zasiadanie w radach nadzorczych właśnie z Koalicji Obywatelskiej? Bo jeżeli sprawdzimy w internecie, drodzy telewidzowie, można się zgooglować i zobaczycie, że to, o czym mówi pan Szczerba, to jest nieprawdopodobna hipokryzja, ponieważ burmistrzowie, radni... Ale przecież wszyscy z różnych stron sceny politycznej sobie tam robili dyplomy. Ale już jakbym ja mógł coś powiedzieć, dziękuję bardzo. Czyli mam zrozumieć, że z jednej strony pan poseł, europoseł Szczerba tutaj siedzi i rozdziera szaty, mówiąc, co za skandaliczna mętna woda, gdzie się łowi ryby, a okazuje się, że tymi rybami również są politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy szeroką furtką korzystali z tego narzędzia, żeby zasiadać w samorządowych spółkach. Po pierwsze, każdą z tych spraw, jak pan wie, należy traktować indywidualnie. Jeżeli ktoś miał życzenie na uczelni o takiej, powiedziałbym, słabej reputacji robić dyplom MBA, to jest jego wina i jego pieniądze. I jego problem w tej chwili, że ten dyplom jest nic nie warty. Natomiast chodzi po prostu o sytuacje takie. Ale pana nie bulwersuje, jak w Koalicji Obywatelskiej są tacy ludzie? Że skorzystali z tej uczelni? No pełno. No tak, mnie bardziej bulwersuje pani redaktor. Ale to nie bulwersuje mnie bardziej, bulwersuje pani redaktor, że pojawiali się politycy PiS, pierwszoszeregowi, europosłowie, którzy dzisiaj mają zarzuty karne za powoływanie się na wpływy, za osiąganie korzyści i tak dalej, i tak dalej. To jest patologia, panie wojewodo, i pan tego nie dostrzega. To jest problem. Zdaje się, ja nie wiem, czy pan jest prawnikiem, ale żaden z europosłów nie ma postawionych zarzutów, bo żaden nie ma uchylonego immunitetu. Kwestia zarzutów to jest jedno. Ja za chwilę wrócę do zarzutów, jakie usłyszał Karol Karski. Natomiast jest bardzo wielu polityków, także pana ugrupowania, którzy zrobili sobie dyplomy na tej uczelni. No to są indywidualne decyzje, tak? Czyli pani redaktor. Natomiast my mówimy w tej chwili o sytuacjach, którymi interesuje się prokuratura, takimi jak zatrudnianie żony pana Czarneckiego w tejże uczelni, czy też powoływanie się na wpływy przez byłego wiceministra spraw zagranicznych i byłego europosła, w sytuacji, kiedy ta uczelnia postanowiła otwierać swoje filie. Znaczy, to jest patologia. Pan Karol Karski usłyszał zarzuty korupcyjne. Można było sobie kupić dyplom. Można było sobie kupić europosła, który był na posłu. Ja czasem się zastanawiam, czy w jakimś momencie z panem w pokoju te wizy siedzą, czy nie, bo pan żadnych nie znalazł, więc daruję. Nie, ja znalazłem też... Nic pan nie znalazł. Kilkadziesiąt tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, które pan wydawał w latach 2019-2020. Wszystkie wydawałem... Czy możemy zostawić chwilowo wizy? Bo ja rozumiem, że panowie chcieliby poruszyć wiele wątków. Pan sobie zasiada wygodnie w europarlamencie. Ale panowie razem zasiadają, myślę, całkiem wygodnie w europarlamencie. Panie pośle, sekundę, dobrze? Karol Karski mówi, że państwo demokratyczne się skończyło, że jest surrealizm. Karol Karski usłyszał zarzuty korupcyjne związane, jeszcze raz powiem, z powołaniem się na wpływy w MSZ-cie, żeby można było otwierać filię tej uczelni w innych miastach, w innych państwach. Miał się dopuścić tego czynu w zamian za korzyść majątkową w postaci opłacenia przez Pawła Czy raportu sondażowego na kwotę 14 760 tysięcy, bo aż nie wiem, czy mi się zera nie pomyliły, złotych. 14 760 złotych i 22 tysiące billboardów. Miały kosztować billboardy do Parlamentu Europejskiego. Panie redaktor, to są zarzuty. Czy te zarzuty w ogóle mają pokrycie w faktach, czy utrzymają w sądzie? Nie wiemy. Generalnie sytuacja w Polsce sprowadzona jest do tego, że w każdym programie politycznym dzięki aktywności niezależnej, podobno jakże legalnej prokuratury, są ciągle stawiane komuś zarzuty. Nie ma żadnych wyroków w tych sprawach i generalnie jakby polityka zamieniła się nie w przedstawianie projektów dla Polaków, nie przedstawianie projektów ustaw, nie rozmawianie o jakichś strategiach, które są poważne, tylko zamieniła się w wrzucanie co jakiś czas spraw karnych, bo prokuratura ma nowe zarzuty. I mamy dwóch wielkich, gończych, śledczych, którzy są... Niech są prawnikami, ale znają się na wszystkim, pana Szczerby i pana Jońskiego, i oni są oskarżycielami. Przychodzą do telewizji. To nie pan Szczerba i pan Joński. Nie, oni są postawili zarzuty. Oni są oskarżycielami. Panu Sutrykowi i panu Karskiemu. Przychodzą do każdego studia i wygłaszają z
piedestału, swoje moralne oświadczenie na temat... Czy pan chce teraz... Panie pośle, przepraszam. Czy pan chce powiedzieć, że znaczy co, że nie ma sprawy, że dyplom MBA po 9 tysięcy to jest normalna sytuacja? Nie, ja chcę powiedzieć... że nie mamy się temu przyglądać i mówić, że tu jest po prostu kupowanie... Nie powiedziałem. Pani redaktor, żeby to wyjaśnić i wyklaryfikować. To... Oczywiście musi być badane i na szczęście jest w Polsce badane przez sąd, a nie przez prokuraturę, która na zmianę robi konferencję z panami posłami przez dziwny przypadek. Ale ja nie mam zaufania do tej prokuratury w tym kształcie, w jakim jest i to, co się odbywa na naszych oczach, jaki spektakl się odbywa. Po prostu. Więc to są tematy wrzucane, żeby opinia publiczna się tym ekscytowała. Czy to ma w ogóle jakieś poparcie w faktach? Ja tego po prostu nie wiem. Pan nie ma zaufania do prokuratury, która stawia zarzuty prezydentowi, który startował z poparciem Lewicy i koalicji? Prokuratura, niezależnie od tego, czy ona ściga tych z pana ugrupowania, czy tych, którzy teraz rządzą, pan nie ma zaufania? Nie, bo akurat pan Sutryk nie należy do ulubieńców politycznych i możemy analizować. Więc jest zinstrumentalizowana i to widać nawet. Proszę popatrzeć, jakie są organizowane konferencje prasowe prokuratury. Jest konferencja prasowa prokuratury, potem jest tweet Donalda Tuska, potem jest pan Szczerba i pan Joński, potem jest konferencja prokuratury. To się nie odbywa tak normalnie. No wie pan, upraszcza pan rzeczywistość, natomiast z nas dwóch to akurat nie ja upraszczam rzeczywistość. Natomiast sporo ma pan sam za uszami. No, na szczególnie pewno. Niech pan uważa na słowa, bo w końcu się spotkamy naprawdę w sądzie. Szczególnie w sprawie afery wizowej. To pan z panem ministrem Rałem otwierał. Niech pan uważa, to, nie, niech pan ja uważa na słowa, bo nie, się spotkamy. Ja pan świetnie pan, lawiruje, żeby nie spotkać się ze mną w sądzie. Nie, to pan otwierał Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. Myli się pan i mogę pana za to pozwać. Był pan na konferencji prasowej z udziałem pana ministra spraw zagranicznych. No to jestem winny. Byłem na konferencji prasowej. Centrum Decyzji Wizowych miało być fabryką wiz. Tak naprawdę poza systemem, przy zabraniu kompetencji konsulom w zakresie polityki wizowej. I było również pomysłem to dlaczego, osób, które są głównymi bohaterami dlaczego pan wizowej. Mnie nie wezwał na komisję? Ja pana pytam, bo ja bardzo chętnie bym stanął i przed panem zeznawał i odpowiedział na pana pytanie. Dlaczego pan nie miał odwagi mnie wezwać? Pani redaktor, powiem tylko tyle, pan że, ma odwagę że tylko w pana w studiu... sprawie również jest prowadzone w tej chwili postępowanie oczywiście kontrolne przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. Ale czy pan zarzuca panu Bochańskiemu, nie, ja że otwierał centrum wizowe w Łodzi, żeby ułatwiać sprowadzanie do Polski ludzi za pieniądze, żeby... Bochański był drugim wojewodą w kraju poza wojewodą mazowieckim, który wydawał największą liczbę zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. I wszystkie były wydawane legalnie, pan Szczerba nic nie znalazł i właśnie na tym polega problem, pani redaktor. Niestety nie na tym polega problem, pani redaktor, że pan Szczerba przychodzi do telewizji i mówi, że Urząd Wojewódzki, który jest jednostką administracji rządowej w terenie, prowadzi postępowania, kiedy pan poseł Szczerba jest europosłem. Nic mu do tego. Jaki to jest państwo prawa? Jakie to jest państwo? O tyle doświadczeniem, że pan byłem nie dysponuje żadnym doświadczeniem w tej dziedzinie. To nie wiem, jakim pan dysponuje doświadczeniem. O co pan konkretnie oskarżyłby pana Tobiasza Bochańskiego? Ale ja nie jestem tutaj w tym programie. Czy co by pan mu zarzucił? Co pan Tobiasz Bochański zrobił niewłaściwego w sprawie afery wizowej? Pan poseł mnie tolerował to i to jest również przedmiotem z tych kontroli, z których pan w tej chwili kpija, którymi również zajmuje się prokuratura w wielu aspektach. Nie mówię tylko o aferze wizowej. Pan tolerował to, że na ulicy Piotrkowskiej po jednej stronie pan siedział w swoim gabinecie wojewody, a po drugiej stronie tej samej ulicy były firmy pośrednictwa, które brały gigantyczne... One istniały od czasu Platformy, co pan opowiada. Tak, ale, oczywiście. One również za panem przyszły do Warszawy, wtedy pan został wojewodą. Pan poseł Szczerba opowiada tę historię w taki sposób, żebym nie mógł go pozwać. Więc on sobie tak opowiada tutaj, dorzuca. Ja śledzę pańskie wypowiedzi i panu się kiedyś zdarzy, że wreszcie pan postawi ten przecinek w taki sposób, że pan będzie się kwalifikował na kodeks cywilny i się spotkamy tam. Te pańskie opowieści, te pańskie bajki, jakby pan był dzielnym śledczym i mężczyzną, wezwałby pan mnie na komisję i byśmy się skonfrontowali. Panu tej odwagi zabrakło. Nie, pan chodzi po studiach telewizyjnych i opowiada niesamowite historie. Panie europośle, jest prowadzona, jak powiedziałem, kontrola w Urzędzie Wojewódzkim.
z panem posłem Jońskim lada dzień będziemy mieć wyniki tej kontroli. Niesamowite. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że komisja śledcza służyła do wyjaśniania wątków każdego z 16 wojewodów. W pana przypadku zauważyliśmy pewną tendencję, zgoda na funkcjonowanie firm pośrednictwa w Łodzi. Zauważyliśmy również to, że tak naprawdę nie było żadnej reakcji pana wtedy, kiedy pana urzędniczki odpowiedzialne za proces wydawania wiz informowały o hakowaniu systemu informatycznego. Ale wie pan, że Urząd Wojewódzki nie wydaje wiz? Wie pan? Nie, ale wydaje zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców są pierwszym etapem przed uzyskaniem wiz. Chcę zakończyć ten wątek. Pytaniem takim. Czy pan chce powiedzieć, że uważa pan, że w przyszłości pan Tobiasz Bochański będzie odpowiadał karnie w sprawie afery wizowej? Ja nie wiem, bo to jest przedmiot zainteresowania prokuratury. Natomiast pan poseł, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Pan poseł drugiemu posłowi w telewizji, w prime time, w piątek grozi, że będzie miał zarzuty. Przecież wszyscy państwo to słyszeli. Chcę doprecyzować. I to ma być państwo prawa. Przecież to jest kpina. To jest kpina. Panie doktor, albo ja właśnie chcę doprecyzować, czy pan uważa, że pan Bochański będzie miał zarzuty? Czy ja będę miał zarzuty, czy nie będę miał zarzutów? No, panie ja pośle. dosyć wyczerpująco poinformowałem panią, że w sprawie działalności wojewody Bochańskiego prowadzona jest kontrola. Kontrola zlecona przeze mnie i przez pana posła, europosła Jońskiego. I dopiero wtedy, kiedy będę znał te wyniki, a my się opieramy w naszej działalności, panie europośle, z panem posłem, na faktach i dokumentach, napisaliśmy książkę. To powiedział pan wcześniej, panie pośle, że pan Bochański tolerował funkcjonowanie firm pośrednictwa, które obsługiwały wnioski o pozwolenie na pracę. Istnieją firmy w Polsce, które prowadzą zgodnie z prawem działalność i wojewoda nie ma nic do tego. Akurat te firmy prowadziła jedna z urzędniczek Urzędu Wojewódzkiego. I akurat tak się składa, że w tych firmach pracowali dyrektorzy zatrudniani w czasach Platformy. Poczekajmy na wyniki kontroli i na to, czy będzie to jakikolwiek materiał dla prokuratury, bo sama jestem szczególnie po tej wymianie zdań ciekawa. Nie, dyskutujmy o tym raporcie, który powstaje. Może jakby pan nie decydował o czym. Dyskutujmy o wyborach prezydenckich, bo bardzo dziękuję, bo chcę zapytać pana Bochańskiego. Czy zdjęcie, które pan zamieścił na Instagramie na tle flag, takie w formacie, jeśli chodzi o zdjęcie prezydenckim, czy ono było, wygląda jak takie zdjęcie poważnego bardzo, wie pan, nawet jakby było takie wyjęte z kontekstu i bym nie wiedziała, w jakim kraju ląduje, to bym powiedziała, że może prezydent, to nie znaczy, że pana popieram, żeby było jasne, absolutnie, chciałabym wiedzieć, czy to był trochę rodzaj takiego wyrafinowanego trollingu, czy pan jest w ścisłej czołówce kandydatów, których rozpatruje Jarosław Kaczyński? Ja bym powiedział, że jedno i drugie. Z jednej strony troszeczkę było w tym uszczypliwości dla pewnych osób, których tożsamości zdradzał nie będę, a po drugie tak, jestem w gronie bardzo już wąskim kilku osób, które są poddawane badaniom, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie i należę do grona tych osób, które są rozważane jako kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, więc... A mogę dopytać pana, jak to badanie wygląda? No ja wiem, że to rozpala zainteresowanie. Bardzo. Szczerze mówiąc, tak, jestem ciekawa, serio zupełnie. Znaczy, możemy powiedzieć tak, że na pewno w Prawie i Sprawiedliwości jest powołany zespół złożony z polityków o dużym doświadczeniu, którzy korzystają zarówno ze swojej wiedzy, doświadczenia, rozmawiają z osobami, które są brane pod uwagę i takie rozmowy się toczyły. To były rozmowy dotyczące poglądów, dotyczące wiedzy z zakresu prawa, dotyczące stosunków międzynarodowych, ale oprócz tego ten zespół dotrzymuje różnego rodzaju badania socjologiczne. Naradza się również z ekspertami, z profesorami. Jest dyskusja na ten temat, jakiego Polacy oczekują prezydenta w tych trudnych czasach, które są przed nami. Czyli to jest taki rodzaj trochę egzaminu, trochę castingu. No jak to w przypadku wybierania kandydata na urząd prezydenta. Niezależnie jaką formułę wybieramy, czy są to prawybory, czy to jest selekcja dokonywana przez grono, tak jak w Prawie i Sprawiedliwości. A jakie to jest grono, może pan zdradzić? Wydaje mi się, że tutaj powinien jednak rzecznik partii o tym mówić, bo wydaje mi się, że jakby nigdzie nie było komunikowany pełen skład. Są to nieoficjalne pogłoski, więc jakby ja wiem, jaki jest ten skład, bo stałem przed tym gronem i udzielałem odpowiedzi na te pytania, no ale nie wiem, czy jestem upoważniony. A ile tam jest osób? Jest tam kilka osób. I jeszcze pan będzie badany? Nie wiem, to zależy od tej komisji.
Ja myślę, że już jesteśmy na tym etapie, kiedy rozmowy są już bardzo dynamiczne i zbliżają się naprawdę ku finałowi. Niedługo pan premier Kaczyński z kierownictwem będą ogłaszali kandydatów. Bo usłyszeliśmy, że to będzie szybciej niż 7 grudnia, takie że przyspieszacie trochę. Takie były ostatnie deklaracje premiera Kaczyńskiego. A posłuchajmy krótkiego materiału, dlatego że był gościem Piotra Witwickiego Radosław Sikorski, przedwczoraj Rafał Trzaskowski. Radosław Sikorski bardzo się zdynamizował, dlatego że wiemy, że 22 jest głosowanie, są prawybory i to będzie miało formę SMS-ową w Platformie. Pan Sikorski uruchomił stronę z hasłem Prezydent na trudne czasy. Napisał list do członków Koalicji Obywatelskiej z apelem o głosowanie na niego w prawyborach. Wiem, że pan jest stronnikiem Rafała Trzaskowskiego, tak się pan deklarował. Chyba, że pan zmienił zdanie, ale to moment. Zobaczcie państwo krótki materiał. To jest rycerskie współzawodnictwo, ale mamy inne zalety. Rafał Trzaskowski był optymalnym naszym kandydatem w 2020 roku, gdy stawką wyboru była praworządność, ale czasy się zmieniły. Dzisiaj stawką wyboru, wszyscy się zgadzają, jest bezpieczeństwo, głównie międzynarodowe, a tu ja po prostu mam więcej doświadczenia. Powinniśmy wybrać tego kandydata, który w drugiej turze przyciągnie więcej wyborców na prawo od nas. I tym, kto jest to w stanie zrobić, nie jest Rafał. We wszystkich kryzysach, które się nam przytrafiły, czy w pandemii, kiedy zarządzałem 10 szpitalami i przychodniami, 120 w mieście, czy w momencie, kiedy wybuchała wojna w Ukrainie, trzeba było pomagać uchodźcom. Ja się po prostu bezpieczeństwem zajmuję codziennie, a nie o nim opowiadam. Bezpieczeństwa trzeba pilnować po prostu na ulicach miasta. Polityką zagraniczną, polityką europejską zajmuję się od 20 paru lat, więc wydaje mi się, że mam bardzo mocne karty, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. I w ogóle jestem osobą twardą, co chyba udowodniły te wszystkie ostatnie kampanie wyborcze. I powiem tylko jedną rzecz. W sondażu, który był przeprowadzany dla wydarzeń, dla Polsatu, pan i Sikorski, i Trzaskowski wygrywają z kandydatami PiSu, tyle tylko, że pan Trzaskowski większą przewagą. W sondażu innym pan Sikorski miałby większe poparcie strony konserwatywnej, czyli bardziej by chętnie na niego głosowali wyborcy PiSu i wyborcy Konfederacji. No i co pan na to, panie pośle? Po pierwsze, Rafał Trzaskowski ma doświadczenie w wygrywaniu, między innymi z obecnym europosłem Bochańskim już w pierwszej turze. To było spektakularne zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, ale co ważniejsze jest to, co się działo w roku 2020. To Rafał Trzaskowski rzucił tę rękawicę PiS-owi, całemu układowi, również w dużej mierze złodziejskiemu, bo taka była ta władza. Złodziejskiemu? Tak, to była złodziejska władza, czego przykładem są takie afery jak afery w pandemii, na maskach, na respiratorach, w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wtedy kiedy zarabiali na Ukrainie. I czego potwierdzeniem są zarzuty karne, które dotyczą wielu polityków i osób współpracujących z politykami PiSu. Rafał Trzaskowski panie pośle, o winie będą świadczyć wyroki, a nie zarzuty. To no tylko pani, powiedzmy to sobie, że tak to działa. Mam wrażenie, pani redaktor, że jeżeli prokuratura stawia komuś zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, to ma twarde, naprawdę twarde dowody na przestępstwo. No, ale to, chyba, że to jest minister Nowak albo immunitet pana Grodzkiego. Ale pytała, to jednak na końcu decyduje sąd. Ja pytam, czy pana w jakimś... Chciałbym powiedzieć pierwsze to, że Rafał Trzaskowski już w roku 2020 zgromadził gigantyczne wsparcie, zaufanie Polek i Polaków, ponad 10-milionowe. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że tak samo jak w roku 2020, tak później w 2023, co potwierdziło również odrzucenie sprawozdania PKW, PiS oszukiwało w kampanii wyborczej, używając państwa, używając również funduszy państwa, wspierając kandydata najpierw Dudę, a później kandydatów PiS. Ja pytam, dlaczego jednak jest tak, że pan uważa, że takim, rozumiem, twardszym, tak, zawodnikiem jest Rafał Trzaskowski, a nie Radosław Sikorski, który w liście, o którym wspomniałam, pisze na przykład tak: przyrzekam wam, że zrobię wszystko, co możliwe, by winnych rozliczyć, a krzywdy naprawić. Obiecuję, że nie ułaskawię żadnego człowieka poprzedniej władzy skazanego za przestępstwa popełnione w latach 2005-2025. Zapowiada bardzo silne rozliczenia i jako prezydent, że będzie pilnował tego, żeby ci, którzy byliby skazani, ja uważam nie, w ogóle, że w polskiej wolni. Polityce są potrzebne te trzy nazwiska. Z jednej strony Rafał Trzaskowski jako prezydent,
jako ten, który również podąża drogą Lecha Kaczyńskiego od prezydentury w stolicy do prezydentury całego kraju. Donald Tusk za chwilę jako również ten, który będzie przewodniczył tak naprawdę Unii Europejskiej w ramach Panie prezydencji, w ramach, w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen już nie będzie, zawiesi. W ramach prezydencji. A w ramach prezydencji to nie całej Unii. I dodatkowo minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jeden z najlepszych polityków i ministrów spraw zagranicznych, jakich wolna Polska powiedzmy miała. Powiedzmy tylko, że prezydencja który jest, nie jest... słuchany i w Polsce, i po drugiej stronie Atlantyku. Prezydencja nie jest powrotem na stanowisko szefa Rady Europejskiej. To oczywiste, tylko tyle, ale, tylko ale tylko jest chciałam. Przewodnictwem... No dobrze. Czy... To politykę europejską kreuje i prowadzi Rada Kto Ministrów. Kto byłby trudniejszym kontrkandydatem? Sikorski czy Trzaskowski? I zarówno jeden, jak i drugi ma swoje plusy i minusy i to należy oddać obu. Są politykami, którzy mają duże doświadczenie. Ja podziwiam posła Szczerbę, że udowadnia, że były minister obrony narodowej jest miększy niż prezydent Trzaskowski. Ja tego nie powiedziałem. Jest równie twardy, jako minister spraw zagranicznych. Czyli pan nic nie powiedział, rozumiem, czyli nie, pan dobrze. Obu tak samo ceni. Jasne. Jakie plusy w takim razie? Jakie plusy? Mhm. Jakie plusy ma pan Sikorski? Jakie plusy pan Sikorski? Pan Sikorski ma doświadczenie międzynarodowe, pan Sikorski ma doświadczenie w zmienianiu partii politycznych, więc zna scenę polityczną bardzo dobrze. Pan Sikorski... Można powiedzieć, że zaliczył zarówno wzloty, jak i poważne upadki w polityce, a to jest ważne, bo jak polityk tylko gdzieś tam na haju wysoko fruwa, to nie jest dla niego dobre. Więc to doświadczenie za nim przemawia. Oczywiście ma też bardzo dużo i minusów. Jest politykiem agresywnym, politykiem, który ma zbyt dużą łatwość pisania tweetów, które powodują afery międzynarodowe, jak w przypadku słynnego dotyczącego gazociągu Nord Stream. Także ma bardzo dużo obciążeń. No, i również jest obciążony krytyką Donalda Trumpa, co jest nie do odwrócenia i jest poważnym problemem tak w naszych relacjach transatlantyckich. Tak jak tutaj pan... Tak jak J.D. Vance, naprawdę, panie pośle. No wzajemne relacje. Wiceprezydent za chwilę. No, Donald Tusk mógł pominąć pewne tweety i sobie darować. Teraz będziemy mieli wszyscy tego konsekwencje. A jakie plusy ma Rafał Trzaskowski? Rafał Trzaskowski, niewątpliwie jego plusem jest znajomość języków obcych i to, że bardzo pięknie w tych językach obcych mówi, bo to jeszcze można mówić z akcentem lepszym, gorszym. Pan Trzaskowski mówi naprawdę pięknie i to należy mu oddać. Druga sprawa, czy w tych językach jest w stanie nam powiedzieć coś, co warto wysłuchać. Tu jestem sceptyczny. Jest politykiem doświadczonym. Ja się dziwię, że argumentem dla pana Szczerby jest to, że polityk, który już przeszedł kampanię i przegrał kampanię prezydencką, ale ma jeszcze raz startować. Ale przyzna pan, że nieznacznie. Przyznaję. Mhm. Ale to jest ciekawe, prawda? To równie dobrze, jakby pan Szczerba zapominał pani Kidawie Błońskiej. No to dlaczego miałaby znowu nie startować, prawda? Skoro przecież w sondażach początkowych cieszyła się takim wielkim poparciem. Ja myślę, pani redaktor, żeby najlepiej także... startował oczywiście Jarosław Kaczyński, bo być może on jest najwyższy, najprzystojniejszy, najbardziej okazały, najwięcej zna języków obcych. A dlaczego, i tak dalej, i tak a dlaczego dalej. Nie Donald Tusk? Nie, wie pan, dlaczego pan nie ma Donald pełną Tusk? Świadomość tego, że wybory roku 2020, co również pokazują raporty OBWE. Niech pan mi nie OBWE mówi, czego ja mam świadomość, bo pan jest ostatnią osobą, która by to nie, wiedziała. Ja nie wiem, wie pan, niech pan nie odnosi cały czas się do mnie, niech pan się zajmie sobą i swoim środowiskiem A pan niech politycznym. Się nie odnosi cały czas do Prawa i Sprawiedliwości, OBWE, bo zaczynam się już, o pana martwić. OBWE już naprawdę. W roku 2020 informowało między innymi o kwestii mediów publicznych, które zawłaszczyliście, które tak naprawdę zmonopolizowaliście na potrzeby kampanii Andrzeja. Panowie, pan przychodzi do TVP w tej chwili, jest bardzo często pan gościem. Jesteśmy w Polsat News i bardzo się z tego cieszę. Ale pozdrawiam wszystkich telewizorów, którzy wybrali antenę Polsat News. Bardzo wyraźnie powiedzieć, że pan autoryzuje teraz te autoryzuje? Nie, ale panowie, bo będziemy powolutku kończyć, ponieważ pan Tadeusz Puchański opisał, myślę dość szczerze, też plusy kandydatów, którzy startują w prawyborach. Czy pan potrafiłby opisać plusy pana Bochańskiego? Nie, nie potrafiłby. Bo... Ale panie pośle. Ale może pan się panie pośle. Odzywać, bo... Panowie, ja uparzę, panie pośle, czy pokusi pan się o takie... Dosyć narcyzem, natomiast czy pan ja się jest... pytanie czy pan było się pokusi wobec... o taką charakterystykę? Pan co, no... Przede wszystkim ma półroczne doświadczenie bycia europosłem. To dosyć dobre doświadczenie międzynarodowe, ale bardzo krótkie, o wiele krótsze niż to, którym dysponuje minister Sikorski, ale także Rafał Trzaskowski. Mam wrażenie, że no to są doświadczenia nieporównywalne i taka natura jest rzeczywiście bardzo słaba. I już? Tak. Ja się martwię o pana Szczerbę, naprawdę. Dlaczego się programie. Pan Szczerba? Pan Szczerba wszędzie widzi niech się pan martwi o komitet selekcyjny Jarosława Kaczyńskiego i pana nominację. Pan Szczerba wszędzie widzi
PiS, afery i wszędzie mu wychodzą spod stołu i to naprawdę się robi symptomatyczne. Kiedy odpowiada... Siedzimy przy stole, patrzę tutaj u pani, nie ma żadnej afery. Mam nadzieję, że nic nie wyjdzie tutaj, pan Szczerba odpowiada na pytanie dotyczące Rafała Trzaskowskiego i pana Sikorskiego i mówi o PiSie. A nie ma pan, panie pośle, takiego poczucia, że tak naprawdę tę kampanię w prawyborach prowadzi jeden z waszych kandydatów? Tę kampanię w prawyborach kto prowadzi? Prowadzi Rafał Trzaskowski, prowadzi Radosław Sikorski. A nie ma pan takiego poczucia, że jeden z nich jest znacznie bardziej aktywny? Na Twitterze? Nie, nie tak. Tylko, nie tylko. Nie pytam, pytam nie, o pana wrażenia. Nie podam kandydaci... nazwiska, pytam o pana wrażenie. Nie, ja uważam, że i Rafał Trzaskowski, i Radosław Sikorski bardzo poważnie traktują ideę prawyborów. Ideę prawyborów, którą zarzucił tak naprawdę Jarosław Kaczyński, uznając, że to on jest ekspertem od tego, kto Jarosław jest najbardziej przystojny. Jarosław Kaczyński powiedział, że głosowanie SMS-owe, a serwer jest w głowie Donalda Tuska. Ja muszę zabrać pana Szczerbę na wycieczkę po Nowogrodzkiej, bo on po prostu tyle mówi o Prawie i Sprawiedliwości. Czy to będzie teraz? Że ja po prostu chyba powinniśmy budynków, a wasza siedziba jest po prostu najgorszym budynkiem i najbardziej strasznym, obrzydliwym przykładem braku estetyki. Ale wie pani, że jeżeli ktoś uważa coś za odrażające, a ma do tego taki pociąg, że ciągle o tym mówi, to dziwne wydaje o sobie świadectwo. Pan, najbardziej mam odrażające jest złodziejstwo i również to, w jaki sposób pozyskaliście ten majątek. Najbardziej Spółka Srebrna i Nowogrodzka, i Jerozolimskie, to wszystko były układy z komunistami, najbardziej, takimi jak panowie, te wy. Najbardziej odrażające w polityce jest to, jak ktoś przychodzi i gada od rzeczy i ciągle to samo. Chciałabym zapytać, muszę kończyć z żalem dużym, bo to jest ciekawa wymiana zdań. Czy panowie pojadą teraz na wycieczkę na Nowogrodzką? Nie, no, i nie pan sądzę, będzie... pan Szczerba nie chce, więc nie pojedziemy. Po pierwsze, też będę używał tego sformułowania pan Bocheński. Pan Bocheński nie zna Warszawy, więc nie wiem, gdzie pan Bocheński jest w stanie pojechać. Myślę tylko na Nowogrodzką i z powrotem do studia. Ja panu powiem, w przeciwnym kierunku niż pan. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego wieczoru. Panowie, koledzy z Europarlamentu. Na antenie Polsat News, oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że za chwilę w debacie dnia kolejni goście, proszę państwa, politycy także. Dziękuję panowie. Dziękujemy bardzo. To było bardzo ciekawe.